Cześć, witam na moim kanale, a więc tak jak widzicie po tytule, jest to druga część różnic pomiędzy polską a angielską szkołą. I wiem, że to trochę odbiega od tematyki mojego kanału, ale dużo dziewczyn prosiło mnie o nagranie takiego filmu. Byliście bardzo ciekawi, czym polska szkoła różni się od angielskiej szkoły. I tak jak mówię, w pierwszej części, której jeżeli jeszcze nie widzieliście, koniecznie sprawdźcie link na dole, zostawię Wam tam link właśnie do części pierwszej. Miałam bardzo dużo materiału, więc podzieliłam ten film na dwie części. Pierwsza część jest na dole, a tutaj druga i zapraszam serdecznie do oglądania. Jeżeli filmik Wam się spodoba, koniecznie zostawcie łapkę w górę. U nas są oficjalne rozpoczęcia roku i zakończenia, czyli przychodzimy wszyscy ładnie ubrani na rozpoczęcie, jest apel i idziemy do domu. To w Anglii tak nie ma. Rozpoczęcie roku i zakończenie roku to jest normalny dzień, tak jak każdy inny. Rozpoczęcie jest w ogóle normalnym dniem, a zakończenie zazwyczaj jest sports day, albo jest to dzień bez mundurka, bądź dzień, jeżeli jest to też dzień bez mundurka, to jest half day, czyli dzień, w którym kończymy o 13:00, możemy przyjść do szkoły wtedy bez mundurka w swoich ubraniach, ale też są różne ograniczenia, typu nie można mieć odsłoniętych ramion, nie można mieć zbyt wyciętego dekoltu, spodnie muszą być długie, nie mogą być to zbyt krótkie shorty itd., itd. Jest bardzo dużo obostrzeń, jeżeli chodzi o ubiór w ogóle w szkołach i też to jest strasznie pilnowane. I na koniec roku nie dostaje się też żadnego świadectwa o ukończeniu klasy, ani szkoły, ani nic takiego. Jest tylko właśnie tak jak jest tylko apel, który ogólnie w angielskich szkołach jest co tydzień. Co tydzień mamy apel, u mnie były to apele w czwartki o 8 rano, nie wolno się na apel spóźnić, bo jeżeli spóźnicie się na apel, mogą Was nie wpuścić do środka i z tego też są mega przykre konsekwencje, bo dostaje się kozę, często dostaje się też takie jakby słowne upomnienie od dyrektora, co wcale nie jest przyjemne. I na apelu też wtedy siadacie w oddzielnej ławeczce i na koniec nauczyciel Was wywołuje, co mi się zdarzyło raz i nigdy nie chciałam więcej tego powtórzyć, bo strasznie dziwnie się czułam. Ale wróćmy do tego właśnie, że nie ma świadectw. Na koniec roku, jakby tydzień przed zakończeniem roku, chyba jest właśnie taki ostatni apel i na tym apelu dostaje się różne nagrody. Nagrody za obecności, nagrody za osiągnięcia w nauce, które daje Wam nauczyciel, czyli na przykład jeżeli idzie Wam bardzo dobrze z matmy i nauczyciel to zauważy, widzi, że jesteście zaangażowani, idzie do Waszego opiekuna roku, mówi Wam, że chce Wam dać nagrody za osiągnięcia w danym przedmiocie i dostajecie wtedy taki dyplom z jakąś tam małą nagrodą. I ja dostałam takie osiągnięcia za angielski. Dostałam takie osiągnięcie za English as second language, czyli angielski jako drugi język i z matematyki, bo w tych przedmiotach bardzo dobrze mi szło. I dostałam też wyróżnienie za punkty, bo zbiera się po prostu punkty, które są tam jakoś naliczane w systemie szkolnym. I to są punkty za na przykład zgłaszanie się do odpowiedzi, za robienie jakichś prac dodatkowych i te punkty przyznaje Wam nauczyciel. I właśnie takie nagrody są rozdawane na koniec roku. Nie żadne konkursy, nie żadne świadectwa, tylko właśnie takie jakieś różne rzeczy, które dla nas są pierdołami, dla nich są naprawdę ważne, bo później można to dodać do aplikacji właśnie na przykład do koledżu czy do sixth form. I to jest właśnie takie dla Anglików bardzo ważne, że macie właśnie jakieś super wyróżnienia albo że jesteście zawsze na lekcjach, że się nie spóźniacie i tak dalej. To właśnie jest dla nich ważne. Oceny końcowe też są ważne. Chodzi tutaj o oceny z tych egzaminów, które dostajecie na koniec. I właśnie te dodatkowe jakby osiągnięcia też się bardzo liczą przy Waszej dalszej aplikacji. I kolejnym takim mega, mega, mega wielkim plusem jest to, że nie trzeba nosić w ogóle żadnych książek i zeszytów. Zeszyty macie w ogóle kupione od szkoły, przygotowane przez szkołę i jeżeli są Wam potrzebne na jakimś przedmiocie, to daje je Wam nauczyciel. I zeszyty zostają w szkole, w klasie, w której macie ten przedmiot, więc praktycznie do szkoły trzeba tylko i wyłącznie przynieść długopis. Ja zawsze brałam jakąś torbę, bo zdarzało się, że musiałam wziąć jakiś zeszyt ze sobą do domu, bo po prostu nie ogarniałam niektórych rzeczy i musiałam to sobie w domu przećwiczyć jeszcze raz. I czasami, ale to bardzo rzadko, chyba z matematyki dostałam dwa razy pracę domową,
A z angielskiego trochę więcej, ale dlatego też, że nasza nauczycielka od angielskiego bardzo się starała, żebyśmy dali sobie radę później. No bo wiadomo, my jednak, nie, moja cała grupa nie była Anglikami, byliśmy osobami z zagranicy, więc ona chciała nam pomóc, żeby ten angielski test napisać jak najlepiej, bo jednak nie był on wcale taki prosty. I właśnie praktycznie nie było żadnych prac domowych, co też było super, bo mogłam wtedy więcej czasu poświęcić dla siebie, dla znajomych i dla rodziny. Ale jest też minus ogólnie taki, który mi się nie spodobał, to było to, że nie ma w ogóle praktycznie żadnych wycieczek. Wycieczka w ciągu całego roku była jedna i była ona zorganizowana dla całego roku, więc osoby, które się zapisały bądź zdążyły się zapisać i to pojechały, i to było też zależne od tego, jakie macie osiągnięcia i tak dalej. Czyli jeżeli zrobiło się na liście osób za dużo, to pierwsze pod uwagę były osoby, którym dobrze idzie w szkole, które mają dużo obecności, które nigdy nie były na żadnym raporcie i tak dalej. Ja w ogóle na tą wycieczkę wtedy się nie zgłaszałam, bo moja koleżanka, moja przyjaciółka nie chciała na tą wycieczkę jechać. W ogóle dziewczyny, z którymi się trzymałam, nie były zainteresowane tą wycieczką, więc ja stwierdziłam, że nie będę na nią jechać, bo nie za bardzo też odpowiadało mi miejsce, w które ta wycieczka była, i po prostu stwierdziłam, że zostanę wtedy w szkole, bo zajęcia oczywiście wtedy w szkole są to bardziej właśnie takie zajęcia integracyjne dla zabawy. Było bardzo fajnie, mi się mega podobało, bo właśnie mogłam poznać większą liczbę osób, z którymi po prostu na co dzień nie miałam kontaktu, bo nie miałam po prostu z nimi żadnych zajęć. I jeszcze taką jedną rzeczą, która jest dość nietypowa, to to, że obowiązkowymi przedmiotami, które są w szkole, to jest angielski, matematyka i science. Tak, to są trzy przedmioty, czyli angielski, matma i przyroda. W przyrodzie jest tam fizyka, chemia i biologia razem, całego się nie rozdziela, to jest cały czas razem. I do tego w 9 klasie wybieracie trzy dodatkowe przedmioty. Ja wybrałam angielski jako drugi język, polski, bo miałam taką możliwość, bo moja nauczycielka w szkole była Polką i uczyła polskiego. I media, czyli właśnie gazety i różne takie socjalne rzeczy, bo mi się to bardzo spodobało. I w 9 klasie to wybieracie i w 11 klasie piszecie z tego egzamin. I w 10 i 11 klasie macie tylko i wyłącznie te trzy przedmioty obowiązkowe i trzy przedmioty, które sobie wybraliście, z których będziecie pisać na końcu egzamin, i właśnie do tego przez całe te 2 lata się przygotowujecie. W 7, 8 i 9 klasie macie wszystkie przedmioty, jakie są możliwe, różnie rozłożone, żeby właśnie zobaczyć, co Wam najbardziej odpowiada, czego najbardziej chcielibyście się uczyć, co Wam się najbardziej podoba. I później w 10 i 11 klasie, żeby po prostu nie marnować czasu na przedmioty, które Wam się nie podobają, wybieracie sobie trzy przedmioty, które Wam się spodobały najbardziej, oprócz oczywiście tych obowiązkowych, bo te obowiązkowe przedmioty każdy musi zdać. I to by było chyba na tyle. Na początku filmu jeszcze mówiłam o mundurkach i zapomniałam o tym, że mundurki nosimy również na WF, więc na WF-ie każdy ma mundurek. U nas było możliwość zrobienia czegoś takiego, że nosicie tylko i wyłącznie tą koszulkę z logiem swojej szkoły i na dół możecie założyć czarne, ale musiało być to czarne leginsy, nie musiało być to tam krótkie spodenki, które miała szkoła, one były straszne i naprawdę się cieszę, że nie musiałam ich nosić. Tak, i musiałam nosić tylko tą koszulkę, więc mundurki są nie dość, że na co dzień, to jeszcze mundurki są na WF, żeby właśnie nikt się nie wyróżniał, żeby wszyscy byli na tym samym poziomie, i to było właśnie bardzo takie fajne, że nikt się nie wybijał jakimiś różnymi rzeczami. Aha, i jeszcze jedna rzecz, właśnie telefony. Więc ogólnie w szkole jest zakaz używania telefonów na lekcji. I naprawdę ludzie nie używali, nie siedzieli w telefonach na lekcjach, bo po prostu bali się konsekwencji. Nikt nie chce po szkole siedzieć w kozie, a wyciągnięcie telefonu groziło nawet telefonem do rodzica. A nikt tego naprawdę tam nie chciał, było to bardzo skomplikowane. Czasami też, nawet jeżeli zrobiliście coś mega, mega złego, jak na przykład mój kolega, który zapalił papierosa i został złapany przez jednego z nauczycieli, został on wyrzucony ze szkoły na 3 dni.
i przez 3 dni w ogóle nie miał żadnego wstępu na teren szkoły, nie mógł się do niego zbliżać. Został wykonany telefon do rodziców, po powrocie oczywiście z tego wyrzucenia jakby na te 3 dni. Miał przez tydzień kozę i czerwony raport, o którym wcześniej tam mówiłam. No, więc jeszcze zapomniałam o tej karze, która właśnie grozi. Mi się to nigdy nie spotkało, dlatego po prostu o tym zapomniałam. I też właśnie tylko słyszałam o tym jednym przypadku wyrzucenia ze szkoły. A nie, był jeszcze jeden, kiedy moja dalsza koleżanka pobiła się z jakąś tam dziewczyną, to też została wyrzucona na 3 dni. I z jednej strony jest to kara, z drugiej strony moim zdaniem jest to trochę nagroda, bo nie musisz chodzić do szkoły, nie musisz nic robić, robisz sobie przez 3 dni co chcesz. Więc no nie wiem, każdy patrzy na to inaczej. Moim zdaniem to akurat było słabe jako kara, bo kto nie chciałby mieć 3 dni wolnego od szkoły? I tak, dziękuję za oglądanie. Jeżeli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Wiem, że jest on trochę inny niż typowo filmy na moim kanale, ale mam nadzieję, że Wam się spodobał i dla osób, które będą się wybierały do Anglii bądź planują zmianę szkoły z polskiej na angielską, to kompletnie nie macie się czym martwić. Tam poziom jest o wiele niższy, szkoła jest o wiele bardziej przyjazna dla ucznia, bo nauczyciele starają się zrobić wszystko, żebyście Wy w szkole czuli się jak najlepiej i naprawdę mi się tam o wiele bardziej podobała edukacja, szkoła i ludzie wokół mnie nawet w szkole byli o wiele milsi i lepiej nastawieni. Myślę, że to też zależy od szkoły, no ale ogólnie system edukacji w Anglii jest o wiele łagodniejszy i lepszy niż system edukacji w Polsce. Dziękuję jeszcze raz za oglądanie. Jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi filmami, zostawcie subskrypcję i koniecznie włączcie dzwoneczek, bo YouTube ostatnio strasznie obcina zasięgi, a ja lecę. Pa, pa!